Ostatnio odbyło się głosowanie na temat dotyczące absolutorium w gminie Ślemień. Udało się Pani definitywnie zakończyć swoją przygodę z wójtowaniem. Jak Pani wspomina ten czas? Jeśli chodzi o gminę Ślemień, gdzie przez 10 lat pełniłam funkcję wójta gminy, wspominam te lata bardzo dobrze. Była to trudna praca, która wymaga dużo wysiłku, ale jednocześnie przynosiła mi ogromną satysfakcję. Podchodziłam do tej pracy z pasją i wymierne efekty są widoczne. Jeśli chodzi o absolutorium ostatniego czerwca Rada Gminy udzieliła jednogłośnie. Świadczy to o tym, że docenili pracę, bo tak naprawdę absolutorium otrzymuje mój następca, ale do 21 października pracę wykonywałam w tej gminie ja jako wójt i wszyscy moi współpracownicy. Także jestem osobą odpowiedzialną i odpowiadam za te inwestycje, które zostały zrealizowane. Praca w regionie jest o wiele trudniejszą pracą niż ta w małej wiejskiej gminie. Jakie najważniejsze cele sobie Pani postawiła? Tak, teraz czeka mnie ogrom pracy, ale ja jestem silna góralka i dam radę i na pewno nie od razu będzie widać efekty mojej pracy, bo to jest praca, która wymaga większego okresu czasu, żeby były zmiany widoczne, ale bardzo wiele już udało mi się osiągnąć, jeżeli chodzi o drogę ekspresówkę S69. Nie odpuściłam, dalej drążę temat, jest iskierka nadziei, że ta droga będzie budowana. To są ogromne koszty, jest to duża inwestycja, kosztowna inwestycja, ale jestem przekonana, że zostanie zrealizowana. Czy w ministerstwie tłumaczą fakt, że wstrzymali dofinansowanie tego odcinka? Tam jest kilka argumentów, na które zwracana jest szczególna uwaga. Zwracano uwagę, że po stronie słowackiej nie jest wykonany odcinek tej drogi również, ale już mi wiadomo, że będzie wykonany, niebawem będzie inwestycja po stronie słowackiej rozpoczęta, więc w tym momencie rząd polski również będzie starał się, aby tą inwestycję po stronie polskiej rozpocząć również. Na pewno środki finansowe, te pieniądze, które trzeba przeznaczyć na drogę S69, na tak zwane obejście Węgierskiej Górki, to są duże pieniądze i ja zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba chwilę poczekać, ale ta droga musi być wykonana. Jest to wręcz konieczne połączenie pomiędzy Słowacją a naszym krajem. Na czym skupiają się Pani działania dotyczące linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka? Bardzo mi zależy na tym, aby zrestrukturyzować tak linię kolejową, żeby zaczęły jeździć pociągi ponownie do Krakowa, żeby nasza młodzież mogła spokojnie, taniej i bezpiecznie dojeżdżać na wybrane kierunki studiów. Też to są duże wydatki, duże koszty, ale jeżeli marszałkowie obu województw, czyli małopolskiego i śląskiego, będą zainteresowani i pomogą w tej inwestycji, to jest nadzieja, że również minister dołoży środki konieczne i ta inwestycja będzie w przyszłości realizowana. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy maila z potwierdzeniem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazać 60 milionów na obszary wiejskie na douczanie języków obcych. Jest to sukces Pani interpelacji.
Jest to niezmiernie ważne, aby szkoły wiejskie miały taką możliwość. Pisałam interpelację w miesiącu maju i zwróciłam szczególną uwagę na to, że test gimnazjalny wyraźnie wskazał na to, że gminy wiejskie zdecydowanie gorzej wypadły. Efektem tego jest, że pani minister Krystyna Szumilas podjęła taką decyzję. 60 milionów są to duże pieniądze, które zostaną przekazane do szkół wiejskich i młodzież będzie mogła korzystać z dodatkowych lekcji języka obcego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.